W tym roku konkurs miał charakter bardzo zróżnicowany. Przysłało wielu autorów bardzo ciekawe prace i rzeczywiście dla nas był to dosyć duży dylemat dokonać po pierwszej selekcji i wyboru. I sądzę, że w tym roku rzeczywiście charakter wystawy jest zdecydowanie bardziej interesujący od poprzedniej wystawy. Myślę, że to jest taka konfrontacja z jednej strony tradycji graficznej, a z drugiej strony właśnie bardzo już niekonwencjonalnych podejść do wypowiedzi graficznej. Także mamy techniki mieszane, mamy serigrafię, mamy druk cyfrowy i myślę, że ten konkurs nabiera i wystawa jako rezultat konkursu nabiera bardzo interesującego obrazu współczesnej grafiki polskiej. Witam jak co roku podczas wieczoru, nocy poetyckiej. Będę czytał tutaj wiersze z Towarzyszeniem Znakomitych Muzyków Jazzowych. Jest to już tradycja, żeby właśnie tego dnia zawsze tutaj u Krzysztofa Dziedzica wystąpić podczas tego wieczoru i to są bardzo miłe chwile za każdym razem. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców pięknego miasta Oleśnicy i czytelników, czy też użytkowników strony mojaoleśnica.pl.